Cześć, tu Borg, Retrogralnie, a dzisiaj pokażę Wam troszkę podrasowany, można tak powiedzieć, na sterydach, projekt związany z pociągiem. Wiecie, że na Dworcu Świebodzkim naprawdę jeżdżą czasami pociągi? Cześć, tu Borg, Retrogralnie, a dzisiaj Wam pokażę troszkę podrasowany projekt związany z emulatorem Commodore 64 BMC64, taki można powiedzieć troszkę już na sterydach. Dzisiejszy odcinek Retrogralni sponsoruje firma PCBWay. Jak sama nazwa wskazuje, jest to firma zajmująca się dostarczaniem płytek PCB i właśnie w tym odcinku takie płytki z tej firmy wykorzystamy. Witam Was wszystkich w nowym roku i na ten nowy rok życzę Wam wszystkiego najlepszego. A dzisiaj kontynuujemy temat sprzed wielu miesięcy, temat emulatora BMC64. BMC64, jak możecie pamiętać, to skrót, który rozwija się Bare Metal Commodore, czyli jak sama nazwa wskazuje, ma być to emulator taki bliski sprzętowi. Ten emulator uruchamia się na Raspberry Pi, działa on na 2, 3, nie jestem pewien, czy działa na 4, nie pamiętam tego. Działa też na 0, jego specjalna wersja. Ten emulator ma to do siebie, że nie jest uruchamiany jako jakiś program, który startuje się po wystartowaniu systemu operacyjnego, na przykład Linuxa, tylko po prostu sam działa jako system operacyjny. I dzięki temu działa zaskakująco szybko. Pewnie zdajecie sobie sprawę, bo mówiłem o tym wiele razy, że w emulacji jedną z podstawowych przyczyn tego, że się nam źle gra, są duże opóźnienia w działaniu emulatora. I nie mam tutaj na myśli nawet tych opóźnień, które wynikają z tego, że może ten emulator podłączamy do telewizora przez HDMI i sam telewizor ma jakieś opóźnienia, ale chodzi mi o te opóźnienia, które po prostu wynikają z tego, że sam emulator musi nam obliczyć tak naprawdę to, co się ma na tym ekranie pojawić po naciśnięciu na przykład przycisku Fire na joysticku. No i tutaj z tymi emulatorami jest naprawdę różnie, bo to opóźnienie może wahać się od kilku do kilku klatek, czyli od powiedzmy 20-40 milisekund do nawet 100-120 milisekund. Dlaczego to dodatkowe opóźnienie nam jako graczom bardzo przeszkadza? Spójrzcie sobie na ten graf. To jest graf, który przedstawia średni czas reakcji ludzi na jakieś wydarzenie. To znaczy, że coś dzieje się na ekranie, musimy wykonać jakąś akcję, na przykład właśnie nacisnąć przycisk Fire i jak długo po tej akcji my ten Fire naciśniemy. Jak możecie zobaczyć, średnia populacyjna to jest 225 milisekund. Tyle mniej więcej zajmuje zwykłemu człowiekowi naciśnięcie guzika po zobaczeniu czegoś na ekranie. I teraz stare gry, znowu mówiłem to już na wielu filmach, są tak stworzone, że ten czas reakcji na coś, co się w grze wydarzy, to mniej więcej właśnie te 225 milisekund. Zostały one tak stworzone, żeby człowiek miał szansę zdążyć zareagować. I teraz każde kolejne opóźnienie, nieważne czy wynikające z tego, jak działa nasz telewizor, czy z tego, jak działa nasz emulator, utrudnia nam grę. Tutaj na wykresie widzicie, zaznaczyłem punkty 1, 2, 3, 4. To są punkty, które odpowiadają dodatkowym 20, 40, 60 i 80 milisekundom opóźnienia i są one tożsame z jedną klatką opóźnienia, dwoma klatkami opóźnienia, trzema klatkami opóźnienia i czterema klatkami opóźnienia. Im większe opóźnienie, tym my mamy mniej czasu na reakcję. I powiedzmy, że mamy tutaj super trudną grę, którą musimy trafić idealnie w ten punkt reakcji swoją reakcją. I co się okazuje, że jeśli to opóźnienie jest w wielkości jednej klatki, to prawdopodobieństwo tego, że uda nam się jako normalnemu człowiekowi jeszcze coś zadziałać, no, spada troszkę. Jeśli jednak są to już dwie klatki różnicy, 40 milisekund różnicy, to prawdopodobieństwo, że uda nam się wykonać daną akcję, spada już o połowę. Jeśli natomiast są to 3 albo 4 klatki różnicy, czyli 60-80 milisekund, no to praktycznie już mało który człowiek jest w stanie tak szybko zareagować na to, co się dzieje na ekranie.
Oczywiście to jest przypadek ekstremalny i gry nie są tak tworzone, gry nie wymagają, zazwyczaj gry nie wymagają trafienia idealnie w ten punkt czasu z naciśnięciem guzika fire, dają nam jakiś przedział, w którym powinniśmy się zmieścić, ale tak czy owak każdy nawet minimalny lag ten przedział zmniejsza i grę nam bardzo utrudnia. I teraz podam Wam takie przykłady, jeśli chodzi o emulatory, jak one sobie radzą z tymi lagami. Tutaj oczywiście królem jest Ultimate 64, który jest nie do końca emulatorem, tylko bardziej implementacją, współczesną implementacją sprzętową starego Commodorka. Tam tego lagu dodatkowego, tego input lagu po prostu nie ma. Naciskamy guzik fire i komputer w tej samej klatce jest w stanie zareagować na to, co zrobiliśmy. Jeśli oczywiście tak jest gra stworzona, ten lag wynosi zero. Natomiast jeśli chodzi o takie prawdziwe emulatory software'owe, czyli emulatory głównie oparte w przypadku Commodorka o program VICE, no tutaj też dużo zależy od tego, jak ten emulator jest dokładnie skompilowany, na którym sprzęcie działa, jak szybki jest ten sprzęt, na którym emulujemy Commodorka. I na przykład dla C64 Maxi, dla D64 Maxi, to opóźnienie wynosi dwie klatki, czyli około 40 milisekund i to 40 milisekund jest już dosyć dobrym wynikiem. W tym momencie takie bardzo zaawansowane emulatory potrafią nawet zejść chyba do jednej klatki, teoretycznie może nawet mniej. Robią one to w ten sposób, że w każdym momencie gry starają się już obliczyć wszystkie możliwe ruchy, jakie gracz może zrobić, wszystkie możliwe pozycje kolejne gry naraz równolegle. Czyli na przykład mamy naszego ludzika w tym momencie czasu i w tym momencie ten emulator, korzystając z tego, że mamy w swoim komputerze bardzo mocny wielowątkowy procesor, wylicza wszystkie kolejne ruchy, jakie gracz może wykonać, czyli jednocześnie wylicza stan kolejnej klatki na ekranie, cały stan komputera, na przykład dla naciśnięcia guzika fire, jednocześnie wylicza stan dla naciśnięcia na przykład guzika w prawo, dla guzika w lewo i te stany wszystkie ma w pamięci i tak naprawdę, kiedy my już coś robimy, kiedy my naciskamy guzik fire, emulator już nie musi tego stanu komputera obliczyć, tylko po prostu bierze to, co sobie wyliczył, ponieważ nacisnęliśmy na przykład guzik fire, to wyświetla na ekranie, przechodzi do stanu komputera, naszego emulowanego komputera, do tego stanu z naciśniętym guzikiem fire. Tylko oczywiście takie wielowątkowe obliczanie jest możliwe na bardzo szybkich maszynach, na bardzo szybkich wielowątkowych procesorach, no i raczej nie ma zastosowania w takich projektach, które mamy zamknąć w obudowie starego komputera lub które po prostu oparte są na procesorach z rodziny ARM, prawda? DC64 ma to opóźnienie na poziomie dwóch klatek. Emulatory, które są odpalane na systemie operacyjnym na Raspberry Pi, mają to opóźnienie na poziomie kilku klatek. Natomiast BMC64 ma to opóźnienie, przynajmniej teoretycznie, na poziomie również dwóch klatek. Mówię teoretycznie, bo tutaj dużo zależy od tego, z jakiego urządzenia samo Raspberry Pi przyjmuje komendy użytkownika później do wykonania naszym emulowanym Commodorku. Tutaj mam ten swój stary projekt emulatora BMC64. Jak możecie zobaczyć, składa on się z samego Raspberry Pi. Tutaj akurat jest to dwójka oraz z urządzenia Keyrach. Keyrach to jest interfejs, który umożliwia podłączenie nam przez USB do Raspberry Pi oraz do każdego tak naprawdę komputera posiadającego złącze USB, klawiatury Commodorka oraz joysticków komodorowskich, joysticków atarowskich, joysticków po prostu podłączanych do portów DB9. No i tutaj się rodzi pewien problem. Keyrach to jest urządzenie USB. Zresztą do tego Raspberry Pi, do BMC64 możemy podłączyć nie tylko takie dziwne urządzenie jak Keyrach, tylko możemy też podłączyć zwykłe na przykład pady na USB. No i okazuje się,
że samo to, że Raspberry Pi musi rozmawiać z tymi urządzeniami poprzez interfejs USB, powoduje jakieś dodatkowe opóźnienia. I te opóźnienia są małe, ale znaczące. W przypadku urządzeń na USB te opóźnienia to dwie dodatkowe klatki. Oznacza to, że mimo iż sam emulator byłby w stanie ogarnąć wyliczenie każdego kolejnego stanu w ciągu 40 milisekund, czyli w ciągu dwóch klatek, czyli powiedzmy tyle zajmuje mu po prostu wygenerowanie kolejnego stanu komodorka, kolejnego kroku w grze, to jeszcze musi niestety czekać, a właściwie przedtem niestety jeszcze musi czekać dwie kolejne klatki po prostu na to, co zrobi użytkownik. Mamy więc tutaj cztery klatki, 80 milisekund, a jak pamiętacie z wykresu 80 milisekund opóźnienia to już jest naprawdę całkiem sporo. Co więc można zrobić, by to opóźnienie zmniejszyć? Otóż można do Raspberry Pi, do emulatora BMC64 nie podłączać urządzenia USB, czyli nie podłączać pada, nie podłączać interfejsu Keyrach, tylko podłączyć bezpośrednio stare joysticki czy jakieś dowolne inne urządzenie sterujące bezpośrednio do pinów tutaj wejścia-wyjścia, do tych tutaj pinów. Te piny są po prostu dostępne bezpośrednio z systemu operacyjnego. Nie ma na nich żadnych praktycznie opóźnień. I podłączając tutaj joysticki można zejść właśnie, można ominąć właśnie te dwie dodatkowe klatki opóźnienia i można zejść do tylko dwóch klatek opóźnienia, tylko do 40 milisekund opóźnienia. Tylko jednak jest pewien problem. Trzeba jakoś te joysticki tutaj podłączyć, trzeba jakoś tą wtyczkę DB9 wetknąć w tym miejscu. No i oczywiście można zrobić to samemu, można zrobić to ręcznie. Tutaj włożyć sobie kabelki, podłączyć te kabelki do wtyczki DB9 i to będzie jak najbardziej działało. Dlaczego będzie działało? Dlatego, że twórca samego emulatora BMC64 przewidział możliwość sterowania tym emulatorem z tych pinów i przewidział możliwość podłączenia tutaj zarówno dwóch portów joysticka, jak i nawet klawiatury Commodorka. No tylko trzeba to zrobić i najlepiej byłoby to zrobić w jakiś sensowny sposób, który nam się później w rękach nie rozpadnie. No i tutaj na pomoc jak zwykle przychodzi społeczność fanów Commodore, a tak dokładnie Randy Rossi, który stworzył projekt płytki, którą można zamontować w obudowie komputerka Commodore 64, która z jednej strony, jak Keyrach, posiada wyjście na klawiaturę, na diodę, na joysticki, a z drugiej strony wyjście, które można bezpośrednio kabelkami podłączyć do Raspberry Pi. Przygotował on i co najważniejsze udostępnił projekt, który może przygotować i wykonać każdy. Tylko tutaj się pojawia pewien problem. Żeby tą płytkę złożyć, żeby złożyć ten interfejs, potrzebujemy dwóch rzeczy. Jedną grupą rzeczy są po prostu wszystkie porty, o których, i wszystkie części, o których za chwilę opowiem, które są użyte do złożenia tej płytki, a druga sprawa to po prostu sama płytka drukowana. No i tutaj trzeba ją też skądś sobie wziąć. No i tutaj akurat nam na pomoc przyszła firma PCBWay, z którą współpracujemy już od kilku miesięcy, która zasponsorowała nam takie właśnie płytki, same płytki. Koszt produkcji takiej pojedynczej płytki to jest kilka dolarów, to są tak naprawdę 4 dolary. Tam najmniejsza ilość płytek, jaką można z PCBWay zamówić, to jest 5 sztuk, także koszt stworzenia przez PCBWay takiej płytki, takich 5 płytek, to jest 20 dolarów. Te płytki do nas dotarły. No i teraz trzeba było do nich jeszcze dołożyć resztę rzeczy, którą tutaj oczywiście wy już dolutowaną widzicie. Co więc musimy do tej płytki jeszcze dolutować? No musimy dolutować złącze do klawiatury, musimy dolutować dwa złącza DB9 po to, by móc podłączać tutaj sobie joysticki. I to tak naprawdę jest wszystko w takiej podstawowej
formie tej płytki i co potrzebujemy. Jeśli mamy już te trzy rzeczy, czyli jeden port DB9, drugi port DB9 i dwa złącza, to ta płytka już tak naprawdę będzie nam poprawnie działać jako taki interfejs 1:1 pomiędzy portami, pomiędzy joystickiem a Raspberry Pi. Natomiast możemy do tej płytki jeszcze dolutować kilka dodatkowych elementów, które spowodują nam, że używanie naszego komodorka będzie ułatwione. Ponieważ nie wiem, czy pamiętacie, ale gdy używałem tego komodorka BMC64, to po prostu musiałem go włączać i wyłączać z gniazdka sieciowego, bo komodorek nie miał w tym momencie żadnego włącznika, no ponieważ Raspberry Pi nie ma żadnego włącznika. Na tej płytce zostało rozwiązane to w ten sposób, że mamy tutaj wlutowany włącznik, po prostu do włączania i wyłączania płytki. Mamy tutaj dolutowany port zasilania, taki port jack i zasilanie, które po prostu z zasilacza zewnętrznego 5-woltowego podłączamy tutaj. Możemy wyłącznikiem przeprowadzić tutaj do portu USB wewnętrznego i z tego portu po prostu zasilić już bezpośrednio Raspberry Pi. Dodatkowo jeszcze z tego zasilania możemy sobie zasilić diodę w komputerze. Tutaj możemy sobie wlutować wyjście na diodę. No i oczywiście jeszcze mamy tutaj mały rezystor, żeby ta dioda nam się nie przepaliła. No i muszę powiedzieć, że jeśli chodzi o ten cały projekt płytki, to jest naprawdę świetna sprawa, ale mam tutaj jednak małą uwagę. Chodzi mi tutaj o zastosowanie tego złącza jack. Otóż pewnie każdy z Was ma w domu kilkadziesiąt ładowarek USB do różnych komórek, urządzeń i nie ma problemu z zasilaniem Raspberry Pi, mimo to, że Raspberry Pi wymaga naprawdę mocnej ładowarki. No i tutaj rodzi się pytanie, dlaczego my mamy tutaj zamiast złącza USB złącze jack? No mi się co prawda udało znaleźć, o dziwo, w domu kilka ładowarek właśnie 5-woltowych z złączem jack, ale one, jak zobaczycie potem, tak średnio sobie dają radę z zasilaniem tego Raspberry Pi, po prostu dają za mało prądu. Przez chwilę myślałem, że to dlatego, że po prostu w komodorku to wycięcie w tym miejscu jest za małe i by tu się takie płaski port USB nie zmieścił. No ale moi drodzy, spójrzcie po prostu, w interfejsie Keyrack w tym miejscu znajduje się również złącze USB, tylko po prostu złącze nie typu host, tylko typu klient. To jest złącze B, kurde, nigdy nie pamiętam, jakie to jest złącze, to jest chyba złącze typu B. No i złącze typu B, czyli takie złącze, w którym na przykład wkładamy taki sam kabel, jaki używamy do podłączenia na przykład drukarki. Także wydaje mi się, że znacznie sensowniejszym rozwiązaniem byłoby w tym miejscu zamontować złącze USB typu B. Mam nadzieję, że to jest typ B, mam nadzieję, że nie pomyliłem. I byłoby znacznie łatwiej znaleźć mocną ładowarkę USB i kabelek do drukarki, niż szukać ładowarki 5-woltowej zakończonej wyjściem jack. No ale trudno mi powiedzieć, dlaczego taki padł tutaj wybór. Co do kosztów, to mówiłem, że sama płytka to jest $4, czyli tam powiedzmy 16-20 zł. Te złącza kosztują po kilka złotych. Koszty tych pozostałych elementów są praktycznie pomijalne. Jest tutaj jeden, a właściwie dwa droższe elementy. To złącze jack, znowu kosztuje kilka złotych, oraz ten włącznik. Ten włącznik, który kosztuje około 16 zł, 12-16 zł. Także moi drodzy, prawda jest taka, że płytka powiedzmy kosztuje nas 16 zł, elementy wszystkie kosztują nas kolejne powiedzmy tam 10 zł i jeszcze tutaj główna cena tej płytki to ten włącznik, kolejne kilkanaście złotych. Także to wszystko nam się zamyka powiedzmy w 50-60 zł. Dlaczego ten przełącznik jest taki drogi? No z tego co oglądałem, czytałem jego specyfikację, jest to po prostu włącznik, który może naprawdę obsługiwać dosyć wysokie napięcia i dosyć duże natężenia prądu, znacznie większe niż to, co tak naprawdę jest nam tutaj potrzebne, ale jest to bardzo fajny złączniczek. Inna sprawa, że
uważam, że można było go zastąpić jakimś po prostu prostszym włącznikiem wciskanym, bo ten włącznik przerzucany no, swoje kosztuje. Także to są takie moje dwie uwagi. Natomiast cenowo dalej to nam wychodzi znacznie lepiej niż interfejs K-Rach, bo interfejs K-Rach kosztował mnie chyba 200 zł, a tutaj koszt tego wszystkiego to jest powiedzmy 50-60 zł. No i tutaj oczywiście jest jeszcze koszt robocizny. Robocizny czy po prostu wlutowania tego wszystkiego. No i muszę powiedzieć, że dla mnie wlutowanie tego wszystkiego to była wielka przygoda. I nie śmiejcie się ze mnie, teraz widzicie na filmie, jak ja to lutuję. Tak naprawdę lutownicy w swoim życiu nie trzymałem nigdy. Znaczy kiedyś tam może zlutowałem kilka kabelków, jakieś 10 lat temu. Natomiast to był pierwszy raz, kiedy lutowałem coś do płytki i to jeszcze pożyczoną stacją lutowniczą. No wygląda to jak wygląda, ale jakoś to się udało mi przylutować. Niestety, tworząc ten cały projekt, zrobiłem jeden poważny błąd. Tutaj spójrzcie na te wtyczki DB9. Niestety w sklepie nie były dostępne te wtyczki DB9, które były polecane przez Randiego, przez twórcę tego projektu. Wziąłem więc inne, które wydawało mi się, że są takie same, jeśli chodzi o rozstaw, o wielkość, wszystko niby się zgadzało, ale głupi zapomniałem o tym, że kupując wtyczki do Commodorka nie możemy kupować tych wtyczek, które posiadają tutaj te miejsca na śrubki. Bo niestety w Commodorku przecież tego nie ma miejsca, żeby te śrubki wyprowadzić. Nam się do tego zwykłego Commodorka niestety nie zmieści. No głupi. Głupi błąd początkującego, zupełnie o tym zapomniałem. Zajmowałem się tym, żeby te odległości były jak należy, żeby to wyglądało tak samo, podmieniając ten oryginalną część na część, którą po prostu wybrałem zamienną. No, okazało się, że popełniłem drobny błąd i przez to nie mogę tej płytki włożyć do budowy Commodorka. To znaczy nie mogę włożyć jej do budowy Commodorka C64C, ale bez problemu mogę ją włożyć do budowy Commodorka C64 zwykłej i C64G, bo te obudowy tutaj mają po prostu dziurę i to nam się spokojnie zmieści. I właśnie teraz przy Was tutaj te rzeczy zamontuję. No i jak tutaj widzicie, te śrubki, które mamy do Commodorka, umiejscowienie tych śrubek jest dokładnie takie, jakie powinno, a mówiąc inaczej, umiejscowienie dziurek na śrubki w tej płytce PCB jest dokładnie takie, jakie są dziurki w Commodorku i dzięki temu możemy sobie bez najmniejszego problemu tą płytkę tutaj przymocować i ona będzie nam się tutaj doskonale trzymała. W tamtym Commodorku miałem włożone do środka Raspberry Pi 2. Tutaj wykorzystam Raspberry Pi 3 chyba A. Musimy podłączyć zasilanie. Ja je na razie podłączę stąd, chociaż nie jestem pewien tak naprawdę niestety, czy mój zasilacz uciągnie trójkę. I teraz co? Teraz muszę podłączyć jeszcze tutaj te 40 pinów do tych 40 pinów i zrobię to za pomocą taśmy 40-pinowej. Oczywiście do tego jeszcze musimy podłączyć klawiaturę. I tutaj zrobię mały miszmasz, ponieważ nie chcę mi się przekładać na potrzeby tego filmu klawiatury do drugiej obudowy, więc po prostu stworzę takiego potwora, który będzie miał górę ze starego Commodorka, z jednego Commodorka, a dół z innego Commodorka. Tu jest naprawdę sporo tych pinów i przez to jest trudno trafić jedno w drugie. I jeszcze pin diody. No i możemy to tak naprawdę jeszcze zasilić, zobaczyć, czy po prostu nam tutaj to działa. To sprawdzę, czy mi się to Raspberry Pi tutaj w ogóle uruchamia. Tak, Raspberry Pi mi się uruchamia. Czyli mamy tutaj zasilanie, wszystko jest w porządku. Ale nie jestem pewien, czy ten zasilacz, który tutaj mam, niby 2-amperowy, jest w stanie zasilić mi to Raspberry Pi przez ten przełącznik. A nie, jest w porządku, zapaliło się, świeci. Nie jestem pewien, czy to ruszy, czy mam wystarczającą ilość prądu, ale to się przekonamy w
w momencie, w którym za chwileczkę pokażę Wam ten sprzęt podłączony do telewizora przez HDMI. Także na razie go sobie zamknijmy i przejdźmy, znaczy może nie zamknijmy, tylko po prostu przenieśmy go do telewizora z HDMI. Ze względów technicznych, zamiast udać się do pokoju z dużym telewizorem CRT HDMI, po prostu przyniosłem mniejszy tutaj i sobie go będę używał. Nasze Raspberry Pi 3 zamieniłem jednak na Raspberry Pi 2, by móc skorzystać ze słabszego zasilacza zewnętrznego, tak by Wam pokazać, że można tą płytkę i Raspberry Pi zasilić też przez to złącze jack. No i też jednak przełożyłem klawiaturę do obudowy od Commodore C64, tej podstawowej, żeby to jednak jakoś wyglądało. Także zasilmy nasz system. Zapala się dioda i komodorek startuje. Niestety tutaj z boku widać, że mamy za mało zasilania, że zasilacz ten zewnętrzny, zasilacz 5-woltowy, 2-amperowy podłączony przez łącze jack niestety nam daje troszkę za mało zasilania, no ale na potrzeby tylko sprawdzenia, czy nam to działa, powinno nam to wystarczyć. Tutaj jeszcze widzicie, pali się czerwona dioda, która się włącza razem z komputerkiem. Ta dioda jest oczywiście podłączona pod złącze na płytce PCB. OK, mamy joystick podłączony, sprawdzimy, czy działa klawiaturka. Klawiaturka nam działa, możemy napisać szybki program w Basicu. A, Shift F2. Ha! Tutaj widzicie, śmieszna sprawa, bo wciskam sobie Shift i dwójkę, a mam tutaj małpkę. To oznacza, że ta klawiatura w tym momencie jest źle przemapowana. Tak naprawdę w tym miejscu powinien być cudzysłów. To pewnie można ustawić tutaj w opcjach, w keyboard, w samym BMC64. Zamiast symbolik musimy ustawić pozycjonal, czyli po prostu tak, jak jest to realnie na Commodore 64. I w tym momencie już to powinno zadziałać poprawnie i rzeczywiście działa poprawnie. Tutaj zrobimy reklamę PCB Way, która to firma nam tutaj zasponsorowała płytki i dlatego należy im się mała reklama. Także jak widzicie, działa tutaj klawiatura. Sprawdzimy jeszcze joysticki. Ctrl F7, podmontujemy sobie jakiś cartridge. No, najlepiej, żeby był to Riverite, bo wiadomo, jest to moja ulubiona gierka. I gramy. I no, co mogę powiedzieć? Po prostu działa to jak powinno. Wszystkie kierunki są obsługiwane, Fire jest obsługiwany. Widać ten joystick? Widać. Także tyle mogę powiedzieć, jeśli chodzi o działanie i klawiatury, i joysticka. Po prostu to działa. Działa to dokładnie jak powinno. I ostatnia rzecz. Trzeba sprawdzić, czy udało nam się zyskać coś dzięki tej płytce PCB. Czy udało nam się uzyskać te dwie klatki zmniejszenia input laga, czy udało nam się tego input laga zmniejszyć o 40 milisekund. Sprawdzimy to innym programem. Tutaj mamy taki specjalny program, nie jestem pewien, czy sami napisał go 8-bit guy, który działa w ten sposób, że po naciśnięciu guzika Fire na joysticku zmienia nam się na monitorze kolor. O! Ja tutaj widzicie, wciskam guzik Fire, ale nic się nie dzieje, mimo że jestem podłączony do portu drugiego, ale tak naprawdę chyba wcześniej zmieniłem programowo pozycję portów. Można to zrobić bardzo prosto. Nie klawiatura, tylko joystick, swap joystick ports i już to nam działa. Oczywiście te testy zrobiłem wcześniej w domu. Na początku nagrałem te testy na interfejsie Keyrack, później na płytce PCB. Testy polegały na tym, że po prostu naciskałem guzik Fire, naciskałem go na joysticku, który klikał. Dzięki temu miałem taki wyraźny dźwiękowy sygnał, w którym miejscu w czasie ten guzik został naciśnięty, a potem po prostu czekałem na
zmianę koloru na ekranie. W związku z tym, że ten mój telewizor, o czym wcześniej mówiłem, ma strasznie duże lagi, to ten czas był dosyć długi, ale nieważne jest to, że ten czas był dosyć długi, ważne jest to, że potem to samo powtórzyłem, co robiłem na początku na kejrach, powtórzyłem na płytce PCB i jak tutaj widzicie na ekranie, ten sam efekt, czyli zmianę koloru na PCB, na płytce PCB, na tym interfejsie, który tutaj zrobiliśmy, uzyskujemy dwie klatki wcześniej. Także jak widzicie na ekranie, ten czas, jaki udało nam się uzyskać, tą zmianę czasu, jaką udało nam się uzyskać, używając zamiast interfejsu Keyrack, zamiast interfejsu USB, po prostu tej płytki, specjalnej płytki PCB, to 40 milisekund to dwie klatki, czyli jak spojrzycie jeszcze raz na ten wykres, to jest naprawdę duży, duży zysk, ale te 40 milisekund to nie jest jedyny plus używania tej płytki i tych w ogóle pinów GPIO w przeciwieństwie do interfejsu Keyrack. Drugi zysk to jest zysk, który wynika z samego tego, jak działa interfejs Keyrack, bo interfejs Keyrack działa jako klawiatura. W interfejsie Keyrack, jeśli naciskamy jakieś klawisze, to one są przekazywane jako, wiadomo, klawisze przez USB do Raspberry Pi, ale tak samo działają tutaj, dokładnie tak samo działają tutaj porty joysticka. To znaczy, że każdy ruch joysticka, fire, lewo, prawo, góra, dół, dla obydwu tych joysticków to jest po prostu jakiś klawisz. I jest jakieś ograniczenie, które po prostu wynika z samej budowy tego interfejsu USB, z samego faktu, że ten interfejs Keyrack USB to jest interfejs klawiatury, który powoduje, że używając naraz dwóch joysticków nie możemy uzyskać pewnych kombinacji. Teraz nie pamiętam, które są dokładnie kombinacje, ale na przykład może wyglądać to w ten sposób, że kiedy gracz numer jeden trzyma joystick w prawo, to nie jest wykrywany na przykład ruch joysticka gracza numer 2 w lewo. Czyli w przypadku, kiedy gramy na komodorku za pomocą interfejsu Keyrack w gry karate, jakieś bijatyki, to może być taka sytuacja, że po prostu jeden gracz wykonuje swoje ruchy, a drugiemu graczowi te ruchy są w tym momencie niezaliczane, bo po prostu ruch joysticka nie przechodzi nam do komputera. I to jest ta druga zaleta używania tej płytki PCB. W tej płytce PCB to są kompletnie niezależne ruchy, więc można naraz używać dwóch joysticków. Wszystkie ruchy, zarówno jednego, jak i drugiego joysticka, naraz są równocześnie odczytywane. Także to są te dwa ogromne plusy używania tego rozwiązania, tej płytki PCB dla BMC64. Pierwszy plus to te 40 sekund, drugi plus to brak tego buga z odczytywaniem portów joysticka. No i oczywiście trzeci plus to jest niższa cena tego całego rozwiązania, jeśli oczywiście zakupimy sobie płytki i części, no i sami ten cały interfejs zlutujemy, co było dla mnie, jak już wspominałem, wielką przygodą. Na zakończenie jeszcze raz chciałbym bardzo podziękować firmie PCBWay za zasponsorowanie nam tych płytek. Tą firmę już kilka razy reklamowałem, ale jeszcze raz przypomnę, że jest to po prostu firma, która produkuje nam płytki z projektów, które do nich wysyłamy. Dzieje to się wszystko automatycznie przez stronę internetową. Koszt takich najprostszych płytek to jest $5 za 5 sztuk. Koszt tych płytek, które po prostu były trochę większe fizycznie, to było $20 za 5 sztuk, ale wydaje mi się, że to jest całkiem dobra cena, żeby sobie móc pokombinować, pobawić się takimi projektami, szczególnie w naszym retroświecie, i mam nadzieję, że jeszcze kilka takich projektów zrobimy z firmą PCBWay, szczególnie, że już mniej więcej wiem, jak się lutuje. Oczywiście możecie w komentarzach napisać, ile błędów tutaj popełniłem, no ale cóż, to takie początkujące lutowanie, to się nie ma co dziwić. Na zakończenie jeszcze Was zaproszę do subskrypcji, bla 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 bla. Tak naprawdę chcę Was zaprosić szczególnie mocno naszego retrogralniowego Discorda, na którym tak można sobie ze mną i z innymi fanami retro pogadać, nie tylko o retrogralni, ale ogólnie o starych grach, komputerach, konsolach i wszystkim, co jest z retro związanym.
Życzę Wam jeszcze raz wszystkiego najlepszego w tym nowym, zaczynającym się 2021 roku. Mam nadzieję, że będzie w nim lepiej niż w roku ubiegłym, co raczej nie będzie trudne. Trzymajcie się ciepło, pozdrawiam Was, Borg Retrogralnia.